Jak tutaj za moimi plecami widać, Ślesin od kilku lat jest bardzo turystyczną miejscowością. Możemy zauważyć wiele sprzętów do wypożyczenia, skutery wodne, pontony, kajaki, różnego rodzaju inne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Także turyści bardzo chętnie i często nas odwiedzają, szczególnie jeżeli zbliżają się długie weekendy lub ogólnie weekendy jakieś. Jest bardzo ładna i piękna słoneczna pogoda. Z tego jeziora można z tego miejsca dopłynąć do kanału Warta Gopło, dalej do Kruszwicy. Także ludzie bardzo często organizują się tak, że przyjeżdżają w piątek, wynajmują tutaj jakieś u nas łodzie czy motorówki i płyną sobie do Kruszwicy, wracają sobie w niedzielę i są bardzo z tego zadowoleni, że tam jest taka bardziej oaza ciszy i spokoju. U nas jest tak troszeczkę, można powiedzieć, głośno, a tam sobie ludzie po prostu płyną i wypoczywają. No też od wielu, wielu lat taką atrakcją plaży w Ślesinie jest statek Pawełek. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o statek Pawełek, to tutaj mamy kilkanaście telefonów dziennie, nawet w tygodniu, a jeżeli się zbliża weekend, to już jest praktycznie non-stop, jakieś są telefony. Przychodzą ludzie indywidualni, przyjeżdżają całymi autokarami i Pawełek bardzo tutaj od kilku lat jest tak naprawdę taką tą atrakcją turystyczną, gdzie ludzie dlatego też tutaj przyjeżdżają. To w jaki sposób można z tego Pawełka korzystać, w jaki sposób można go wynająć? Dzwoniąc pod numer przystani wodnej Ślesinie, który jest na stronie internetowej lub tutaj na banerach na marinie czy tutaj na pomoście. W zwykłe dni, takie jak dzisiaj, umawiamy w Czasowiczu na godzinę 16 i wtedy te rejsy o godzinie 16 są. W weekendy, sobota, niedziela od godziny 14, jeżeli są chętni, co godzinę pływają do godziny 18. I co można zobaczyć? Zależy, w którą stronę płynie Pawełek, bo jeżeli płynie tutaj w stronę Konina pod mostem, na tamtą stronę, na pewno bulwar Ślesiński można zobaczyć, Wake Park, ośrodki wczasowe tam w Mikorzynie. Tutaj płynąc w stronę Gopła, wodospad, hotele różnego rodzaju, do kanałów można sobie wpłynąć. Tam jest taka oaza ciszy i spokoju, płynie się takim kanałem, po obydwu stronach są drzewa. Piękna sprawa. Od miesiąca czy od półtora miesiąca, jeżeli jak ta plaża zaczęła funkcjonować, to tak jest tutaj oblężenie ludzi, że pod koniec czerwca była jakaś niedziela taka, że o godzinie 10 tutaj już wszystkie parkingi, które mamy płatne i te niepłatne, były zajęte przez auta. Był problem z zaparkowaniem po prostu tych aut. Tak była plaża oblężona przez ludzi. W tym momencie tutaj ta wypożyczalnia posiada rowerki, jak widzimy, z silnikami z tyłu zaburtowymi. I bardzo często i bardzo chętnie są wypożyczane przez turystów. To dlaczego warto przyjechać na plażę do Ślesina? W tygodniu cisza, spokój, odpoczynek, no i takie nowe, ciekawe miejsce do zobaczenia po prostu.